Tytułem wstępu krótkie słowo, które chciałem się podzielić dzisiaj. Pochodzi ono z Ewangelii Jana, z rozdziału pierwszego. Jeśli ktoś ma Biblię przed sobą, niech sobie otworzy i sprawdza, czy tak tam jest napisane. Przeczytajmy od wersetu 25. To jest moment, w którym faryzeusze dopytują się, co właściwie robi Jan Chrzciciel. Pytając go, rzekli mu: czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc: ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Spotykamy Jana, który chrzci wodą, i wiemy, że to był chrzest, który był na jedynie wyznanie grzechów. Ludzie wyznawali swoje grzechy, a Jan zanurzał ich w wodach Jordanu. To nie rozwiązywało żadnego tak naprawdę problemu, który tkwił głęboko w naturze tych ludzi. Ale było to zgodne z zapowiedzią, nazwijmy to starotestamentową. Taki człowiek jak Jan miał się pojawić i miał zaanonsować Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. I któregoś dnia, kiedy Jan zajmował się tym, do czego został posłany, nawiasem mówiąc, czy i my zajmujemy się tym, do czego zostaliśmy posłani, wypowiada słowa, które, jeśli się im przyjrzymy dzisiaj dokładnie, to są wstrząsające. A myślę, że wielu z nas po prostu nie zwraca uwagi na to, co tu zostało powiedziane. Jan powiada: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To tak ładnie brzmi, prawda? Baranek nam się kojarzy z bardzo łagodnym zwierzęciem, cichym, miłym. Ale co Izraelita usłyszał? Bo to było mówione do Żydów. Co Izraelici usłyszeli? Oni usłyszeli: oto ofiara, którą musimy złożyć na ołtarzu. Czy na pewno tak usłyszeli? Dokładnie tak usłyszeli, ponieważ kiedy Izraelita zgrzeszył, wybierał ze swojego stada najlepsze zwierzę, najlepszego baranka. Szedł do świątyni, kładł rękę na głowie tego baranka, wyznawał swój grzech i na własne oczy widział, jak kapłan zabija to zwierzę z powodu jego grzechu. To miało być najlepsze zwierzę, a więc musiało to być zwierzę, które szczególnie wymagało troski w hodowli. Tak sobie myślę, że jeśli to był baranek, a w większości przypadków to był baranek właśnie, to musiał być jednym z ładniejszych w stadzie, może najładniejszy, noszony na rękach, dobrze karmiony. I któregoś dnia ten Izraelita rozumiał, że popełnił grzech, że tak dalej nie można.
A ponieważ był bogobojnym człowiekiem, nie miał wyjścia. Musiał wziąć to ukochane zwierzę i musiał iść z tym zwierzęciem do świątyni, do Jerozolimy. I tam składał ofiarę za grzech. I na jego oczach to zwierzę było zabijane, a on, trzymając swą dłoń na głowie tego zwierzęcia, tak naprawdę skazywał je na śmierć. I jednocześnie godził się, żeby to zwierzę brało na siebie symbolicznie jego grzech. Kiedy więc Izraelici usłyszeli oto baranek Boży, to było to dla nich niezwykle wstrząsające wyznanie, jakie Jan głośno wypowiedział wobec setek ludzi, może tysięcy ludzi, którzy byli zgromadzeni nad Jordanem. Być może w niejednej głowie wtedy się pojawiła myśl, jak to? Mamy go zabić? Ale przecież tam było wielu ludzi, którzy znali Słowo Boże. I wystarczyło, że sięgnęli po Izajasza, którego czytali bardzo uważnie, ponieważ Izajasz był jednym z tych proroków, którzy bardzo szczegółowo zapowiadali przyjście Mesjasza i opisywali jego przyjście, opisywali jego losy, jego koleje i opisywali jego męczeńską śmierć. I wielu z nich już wtedy rozumiało, że Jan tak naprawdę prorokuje i że Jan zapowiada śmierć tego, którego dzisiaj oglądają. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie ma zgładzenia grzechu bez przelania krwi. Kiedy więc czytamy na początku Ewangelii Jana o tym niesamowitym wyznaniu, jakie inny Jan Chrzciciel złożył wtedy publicznie, to musi nami wstrząsnąć. Chciałbym wam powiedzieć, że tak naprawdę, jeśli ktoś z nas nie zrozumie, nie pojmie tego, że własnymi rękami przybił Chrystusa do krzyża, jeśli ktoś z nas nie zrozumie i nie pojmie, że był zabójcą Chrystusa, to nic się w jego życiu nie zmieni. Możemy pójść za rzewnymi pieśniami, możemy zakosztować atmosfery nabożeństwa, atmosfery kościoła, ale na dłuższą metę nie przyniesie to żadnych zmian w naszym życiu. Dlatego, że jedynie człowiek, który ma świadomość, iż na jego rękach jest krew niewinnego człowieka, rozumie, że jest winien. I rozumie, że musi coś z tym zrobić, bo tak dalej żyć nie można. Jeżeli jestem chrześcijaninem, a lekceważę swoje obowiązki wynikające z powołania, jeżeli lekceważę swoją służbę, jeżeli lekceważę Chrystusa w codziennym życiu, jeżeli jest mi obojętny los Kościoła, los moich braci i sióstr w Chrystusie, jeżeli świat jest dla mnie cenniejszy od żywego, świętego Boga, to znaczy, że nigdy nie pojęłam, że własnymi rękoma doprowadziłam do śmierci Syna Bożego. Nie czuję się winna. Dlatego tak łatwo przychodzi mi popełniać kolejne grzechy i dlatego tak łatwo przychodzi mi lekceważyć Boże prawo. Człowiek, który naprawdę przeżył świadomość swojej winy, który z głębi serca zawołał do Boga: pomóż mi, nie wróci do starego życia, nie wróci do tego, czym żył kiedyś.
Nie dlatego, że nikt go nie kusi, nie dlatego, że świat nie ma oferty dla niego, ale dlatego, że zdaje sobie sprawę, iż wracając do tego, czym żył kiedyś, powielając dawne zachowania, po raz kolejny krzyżuje Chrystusa. Mówi o tym i do Hebrajczyków. I gdzieś w głębi swojego serca zdaje sobie sprawę z tego, że już nie ma dla niego nadziei wtedy. Jakże łatwo wielu z nas przychodzi stawianie rzeczy tego świata przed rzeczami, o których można powiedzieć, że są wieczne. A Chrystus mówi: szukaj najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie ci dodane. Będę szukał Królestwa Bożego tylko wtedy, jeżeli będzie dla mnie miało wartość. A będzie dla mnie miało wartość tylko wtedy, jeżeli ta wartość zostanie kupiona za cenę krwi. Tylko i wyłącznie za cenę krwi. Tylko wtedy się będę brzydził grzechem, jeżeli będę wiedział, że on przynosi śmierć. Bo jeżeli grzech jest śmieszny, jest zabawny, jeżeli na grzech można machnąć ręką, zapomnieć o nim, to znaczy, że on nie ma żadnej siły, żadnej mocy, żadnej władzy. I tak mogę się bawić całe życie. Ale Biblia nie potwierdza takiego myślenia. Biblia mówi, że grzech to śmierć. Grzech to śmierć. I nikt nie łudzi się, kto uważa się za wierzącego człowieka, że bawiąc się grzechem, nic mu się nie stanie. Że lekceważąc swoje chrześcijańskie życie, nic mu się nie stanie. To jest jedno z oszustw, jakie stosuje właśnie grzech. Który czasami, można powiedzieć, że wygląda jak miły piesek, a gryzie jak dzikie zwierzę i prowadzi do śmierci. Oto Baranek Boży. Jeżeli patrzę na Chrystusa, to czy mi się to podoba, czy nie, Bóg konfrontuje mnie z prawdą, że oto jest ten, którego ja muszę złożyć w ofierze, aby mieć życie wieczne. Ktoś powie, ale to Bóg składa swojego Syna w ofierze, to prawda. Ale czyni to z mojego powodu. Czyni to z mojego powodu. Człowiek, który jest wypełniony takim żywym pragnieniem Boga, ponieważ zasmakował tego, czym jest grzech i śmierć, nie weźmie tego, co świat mu oferuje w zamian. Na koniec chciałem się z wami podzielić taką myślą, która została ubrana w słowa, które chcę przeczytać. Ten świat chce mi dać to, czego ja przyjąć nie mogę i nie chcę. A ja chcę dać światu to, czego on przyjąć nie może, ale też nie chcę. Pomiędzy życiem z Bogiem a życiem w tym świecie jest przepaść, której nie da się niczym wypełnić. Ze świata można przejść do Królestwa Bożego tylko będąc zbawionym z łaski, a muszę przy tym mieć wszystkie grzechy wymyte krwią Chrystusa. Z Królestwa Bożego można z powrotem wrócić do świata tylko wtedy, kiedy człowiek podepcze krew Syna Bożego. Nie można żyć i w świecie, i w Królestwie Bożym.
Potwierdza to modlitwa Chrystusa też z Ewangelii Jana, który mówi do Ojca: proszę Cię o tych, którzy tutaj zostali. Chociaż są na świecie, nie są z tego świata. Chociaż są na świecie, nie są z tego świata. Będziemy żyli świętym życiem wtedy, kiedy sobie uświadomimy, że nie jesteśmy z tego świata. Nie należymy do tego świata. Tak, żyjemy na tym świecie. Ale na tym świecie, Chrystus też mówi, jesteśmy jak światło. Jesteśmy jak sól. Jesteśmy jak miasto położone na górze, jak lampa postawiona na stole. Mamy swój smak i mamy swój blask. I z jednej strony jest to oczywiście świadectwo tego, czego Chrystus dokonał w nas, ale z drugiej strony jest to nadzieja dla świata, nadzieja dla tych, którzy nie znają Boga. Jeśli nie świecę blaskiem Chrystusowym, jeśli nie smakuję jak sól Chrystusowa, to Chrystus sam powiedział, taką sól można tylko wyrzucić i podeptać, do niczego się nie nadaje. Jesteśmy dziećmi łaski, to prawda. Ale łaską zbawieni jesteśmy ku życiu, a nie ku śmierci. Ku życiu, a nie ku śmierci. Świat nam bardzo wiele rzeczy będzie chciał dać i bardzo wiele rzeczy będzie chciał nam zaoferować. Ale prawdziwy wierzący człowiek ani nie może, ani nie chce przyjąć oferty świata. Zapytajmy sami siebie, czy Chrystus jest tym, na kogo się powołujemy? Czy Chrystus jest tym, kogo czasami publicznie wyznajemy? Czy jest Barankiem Bożym, którego zabiłem własnym grzechem? Czy przejąłem się krwią na własnych rękach, Jego krwią na własnych rękach? Bo jeśli tak się stało, to świętość będzie naturalnym życiem, które będę chciał prowadzić. Naturalną rzeczywistością, jaka mnie będzie dotyczyła. W przeciwnym wypadku, powiedzmy sobie jasno, to jest tylko bajdurzenie. To jest tylko opowiadanie o tym, że jestem chrześcijaninem. To czasami jest nawet nieuczciwe pragnienie, żeby dobrze żyć. Ale dlaczego mam żyć tak, jak Biblia tego ode mnie chce? Cóż ja takiego zrobiłem? Nie jestem taki zły przecież. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie zrobiłem jakiejś strasznej rzeczy. Większość ludzi może powiedzieć tak o swoim życiu. To jest prawda, obiektywna prawda, a nawet i subiektywna. Ale dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, że grzech, który jest czymś powszechnym i czymś, co każdego dnia nas ogarnia, uczynił z nas zabójców. Dopiero wtedy, kiedy to zrozumiemy, zaczyna się przemiana w życiu człowieka. I nie przychodzi tak łatwo usprawiedliwienie, ale przychodzi raczej płacz, smutek i pragnienie, żeby ktoś mnie wyrwał z tego stanu, w którym zdaję sobie z tego sprawę, pogrążam się. Jeśli nie zdarzy się coś, to pogrążę się na zawsze, na całą wieczność. Chrystus jest odpowiedzią na takie pytania, ale jest odpowiedzią, w której biorę udział jako zabójca. Po to, żeby stać się dzieckiem Bożym. Biblia jest pełna stwierdzeń, które trudno przyjąć człowiekowi, który żyje według ciała. Buntuje się przeciwko temu. Bo nie lubimy oskarżeń, bo nie lubimy prawdy, bo nie jesteśmy zainteresowani wymaganiami, które Bóg kieruje w naszą stronę.
Jesteśmy gotowi wierzyć w najgłupsze rzeczy, byleby tylko nie usłyszeć od Boga, że jestem winien. Jestem winien, jestem winna. Tak, jesteśmy winni. I tylko dlatego, że krew Chrystusa odmywa nas naszego grzechu, jesteśmy dziećmi Bożymi. Świat dzieli się na dwa rodzaje ludzi. Na przeklętych grzeszników i na zbawionych grzeszników. I nie ma żadnych innych ludzi na świecie. I my musimy sami zdecydować, w której grupie jesteśmy. Z którymi ludźmi się identyfikujemy. Czy jesteśmy bliżej świata, czy bliżej nam do Królestwa Bożego. Amen. Amen.